jest realizowana, czy jest ten lęk u Litwinów, to jeszcze nie jest tak źle, ale, ale już to już jest bardzo blisko, jest realizowana ze środki unijne pod flagą niebieską z gwiazdkami, przez rosyjskie podmioty. I to jest dla Litwinów wielki ból głowy, to znaczy no widzą, że ten koncept europejski, czy ta próba przelicytowania Rosji, jeśli chodzi o budowę dobrych relacji z Rosjanami, z budowanie tej infrastruktury obywatelskiej, że tutaj to wszystko przegrywa, gdyż duże pieniądze rosyjskie dosyć skutecznie wypierają tę aktywność. Unii Europejskiej i wszystkich tak zwanych przyjaciół tych projektów. Także to są te niebezpieczeństwa, które się kumulują niejako w tym węźle kaliningradzkim. Ja to nazywam, to jest bardzo szerokie pojęcie, stosuję go do tego, aby pokazać Państwu, że jesteśmy niestety w tym układzie politycznym, międzynarodowym, tylko i wyłącznie jakimś niewielkim elementem istotnym dla Rosji z punktu widzenia sub, nawet regionalnego, ale regionalnego. Dziękuję bardzo. Przepraszam, chciałabym tylko dopytać, czy to znaczy, że jesteśmy, czy dlaczego jesteśmy jako region tak bezradni w stosunkach z Rosją? Również w kontekście tego, co Pan powiedział, czyli finansów Unii Europejskiej, którego zlecenia wykonują rosyjskie firmy. Rosjanie w 2004 roku bardzo dobrze zauważyli pewien tekst, który powstał w Ośrodku Studiów Wschodnich autorstwa pani Katarzyny Bełczyńskiej-Nałęcz. Tekst był bardzo mocno omawiany w rosyjskich kwartalnikach, miesięcznikach zajmujących się polityką międzynarodową. Zwróciłem na to uwagę, że to, co najbardziej zaniepokoiło rosyjskich analityków, to jest to, że Polska, wchodząc do Unii Europejskiej, może zacząć dyktować pewną agendę relacji z Rosją. I po prawie 10 latach widać, że siły i środki rzucone na ten odcinek no, przyniosły pewien owoc. To już może kto inny dopowie. Dobrze, rozumiem, że to zadanie dla Państwa, zastanowić się i odpowiedzieć sobie na to pytanie. Pan ambasador Ross, panie ambasadorze, mnie w tych wytycznych Putina, czy w tym zwróciła uwagę, moją uwagę jedna sprawa, że za czołowego partnera w tworzeniu struktur integracyjnych na obszarze postsowieckim Rosja uznała Ukrainę. Pierwszy panelista tutaj wspomniał o tym oparafowaniu przez, nadzieję na oparafowanie przez Armenię, Gruzję i Mołdawię umowy stowarzyszeniowej. Ukraina ma nadzieję na podpisanie umowy stowarzyszeniowej. Jednocześnie dzieją się tam rzeczy niepokojące. Czy Pana zdaniem rzeczywiście w tej chwili ta polityka rosyjska wobec tych sąsiadów odnosi jakiś skutek i czy możliwe są jakieś zawirowania jeszcze i czy rzeczywiście może spełnić się ten scenariusz, że Ukraina stanie się głównym pomocnikiem Rosji? Tak, dziękuję za to pytanie. Ja generalnie chciałbym się skupić troszeczkę też na problemach wewnętrznych Rosji, ponieważ no, z dotychczasowej naszej dyskusji wynika, iż Rosja rzeczywiście nabiera taką siłę w swoich muskułach, coraz silniej zagraża temu obszarowi sąsiedzkiemu, stabilności, bezpieczeństwu tych krajów, które jakoś tam w ciągu tych 20 lat wyszły spod jej bezpośredniej kurateli. Ja szczerze mówiąc takich niebezpieczeństw nie dostrzegam. Nie przywiązywałbym aż tak wielkiej wagi do tych dokumentów, które produkuje Putin i jego ekipa ekspertów, produkując te wszystkie strategie bezpieczeństwa, doktryny militarne i tak dalej, dlatego że są one po prostu dokumentami o charakterze ideologicznym, a nie o charakterze realnym. Jeżeli obserwujemy pewne zaostrzenie retoryki w stosunku zarówno do tych państw sąsiedztwa, jak i do państw dalszych, do Stanów Zjednoczonych szczególnie powiedziałbym, no to jest to wynik przede wszystkim sytuacji wewnętrznej w Rosji właśnie, która bardzo zaostrzyła się po kryzysie 2009-2010 roku. W 11 i 12 przybrała postać po prostu otwartego buntu wpływowych grup społecznych, chociaż oczywiście nie tak liczebnych, żeby one mogły wpłynąć na
zmianę reżimu po prostu w tej chwili politycznego, ale tym niemniej były one czymś bardzo silnie dostrzegalnym. Wpływowa, wykształcona część Rosjan uznała, że reżim putinowski w tym kształcie budowy tego wertykalu słynnego i zajmowania coraz bardziej wszystkich pól demokracji, które były wywalczone w epoce jelcynowskiej, jest w gruncie rzeczy prowadzi ten kraj nie do rozwoju, a do jego, tak powiem, pogarszania się sytuacji. Największym niebezpieczeństwem dla reżimu politycznego w Rosji jest poziom jego korupcji, który w ostatnim półroczu przybrał postać zupełnie już niesłychaną. Ja nie chcę już tu przypominać tych danych, które czasami trochę śmiesznie brzmią, które mówią o tym, że Rosja znajduje się na 148 miejscu w świecie, jeśli chodzi o poziom właśnie korupcji pomiędzy Zimbabwe i wschodnim Timorem, prawda? Po prostu w ciągu tego półrocza mamy do czynienia z całym cyklem niesłychanych afer korupcyjnych obejmujących samo centrum właśnie bezpieczeństwa kraju, takie jak afera obrony serwisu, czyli usunięcia ministra obrony Serdyukowa, człowieka, który odpowiadał w ciągu ostatnich lat za reformę wojskową. Następnie afera GLONASS, to jest ten GPS rosyjski, który kolejny zostały ukradzione tam gigantyczne pieniądze po prostu przez urzędników, którzy zajmują się realizacją tego projektu. W związku z czym kolejne rakiety wynoszące w przestrzeń kosmiczną sieci, grupy satelitów do obsługi tego systemu po prostu lądują w morzu. To jest afera w Ministerstwie Rolnictwa, to jest cały szereg olimpiada w Soczi, szczyt APEC we Władywostoku i tak dalej. Wszędzie mamy do czynienia z taką sytuacją. Widać, że Putin w coraz mniejszym stopniu kontroluje te elity, powiedzmy sobie, gospodarczo-polityczne. I w związku z tym po serii obietnic składanych w czasie swojej kampanii wyborczej zaczął się z nich szybko wycofywać, coraz bardziej w tej chwili, jak to się mówi, zakręcając śrubę, to znaczy wydając cały szeroki pakiet dokumentów, ustaw, które coraz bardziej, że tak powiem, ograniczają prawa obywatelskie, coraz silniej utrudniają sytuację szerokich grup socjalnych. Cały jego pakiet dotyczące, jego obietnice dotyczące sfery socjalnej codziennie po prostu są dezawuowane. Wczoraj mieliśmy do czynienia z sytuacją, kiedy on właśnie tam będąc w Czycie, w związku z tymi ćwiczeniami wojskowymi, oceniał miejscowe kierownictwo, które tylko 20% zrealizowało tych zleceń, które były do wykonania. To jest właśnie cały ten zespół spraw związanych z niemodernizowaniem kraju, wycofanie się faktycznie z projektu Skołkowo, bo Putin nakazał zakończenie finansowania tego projektu, który był sztandarowym projektem modernizacyjnym, prawda? To wszystko pokazuje, że Rosja jest coraz bardziej zależna od surowców energetycznych i jako jedynego właściwie takiego tej bazy, powiedzmy, gospodarczej dla rozwoju. Wyniki gospodarcze w tym roku są bardzo słabe. One są o połowę niższy wzrost PKB niż był planowany. W związku z czym to wymaga jakiejś rekompensaty. Rekompensatą jest właśnie retoryka i napieranie na państwa ościenne. Oczywiście Ukraina, o którą tutaj pani Maria pytała, jest najważniejszą rzeczą, dlatego że od samego początku wiemy, że bez zintegrowania ścisłego Ukrainy z Rosją, po prostu realizacja jakiegokolwiek imperialnego projektu długofalowego jest niemożliwa. Rosja w dalszym ciągu jest zepchnięta w stronę Eurazji. Ukraina do tego koniecznie potrzebna. W związku z czym realizowany jest ten projekt współpracy tej Eurazjatyckiej Gospodarczej Organizacji, prawda, Unii, która zaczyna się od Unii Celnej. I w gruncie rzeczy jest projektem nieekonomicznym, jak się należało tego spodziewać, bo on jak gdyby imituje Unię Europejską, prawda? Czyli teoretycznie powinien powtórzyć te wszystkie kroki, które przechodziła Unia począwszy od początku lat 50. Wiemy doskonale, że po prostu tutaj nie ma żadnej symetrii, po prostu ci partnerzy, tacy jak Kazachstan, już nie mówiąc o Białorusi czy Kirgizji, no są tylko po prostu małymi podpórkami, stanowią tylko taką polityczną imitację
czegoś, co natomiast z Ukrainą razem, to już jest powiedzmy odbudowa. Dlatego też Putin, ten projekt, który Nazarbajew zaczął lansować jeszcze w połowie lat 90. teraz właśnie, w ubiegłym roku on uległ znacznemu przyspieszeniu, ponieważ chodzi po prostu o stworzenie wrażenia, że jest jakaś możliwość zintegrowania realnego tej przestrzeni. I Ukraina, która ma ambicje stowarzyszenia się z Unią Europejską, co Rosję niesłychanie niepokoi, szantażuje ją zwyczajnie po prostu. Wprowadza element zagrożenia polegający na tym, że mamy jeszcze wyższe ceny na gaz. Wczoraj Medvedev powiedział o tym, że przestają kupować rury wielkiego przekroju, a to jest najważniejszy właściwie element w ogóle w relacjach rosyjsko-ukraińskich, bo Rosja przez wiele, wiele lat nie miała po prostu fabryki, która produkowałaby te rury o wielkim przekroju. Ukraina była monopolistą w tej dziedzinie, no i do tej pory jeszcze jakby ta zależność istnieje. Medvedev powiedział, że w ramach obrony swojego rynku przed nieuczciwą konkurencją i tak dalej wstrzymuje import ukraińskich. To jest właśnie element kolejny element tej presji na Ukrainę przed podjęciem zasadniczych decyzji. Czy otwiera się na stowarzyszenie z Unią Europejską, czy idzie w kierunku tego projektu. Oczywiście ten projekt, jeszcze raz powiem, no on jest projektem zupełnie bezsensownym, dlatego że tam nie ma żadnego strefy wolnego handlu tak naprawdę. We wszystkich elementach, które są dla jednej, czy drugiej, czy trzeciej strony niebezpieczne, wprowadzane są wyłączenia. I tym samym przestaje to być po prostu otwarta przestrzeń dla swobodnego przepływu towarów, usług, prawda, i tak dalej, staje się taką licytacją. To jest nam wygodne, to my się na to zgadzamy, a to nam niewygodne, w związku z czym tego my nie sprzedajemy, czy w dalszym ciągu cła obowiązujemy, i tak dalej. To jest w gruncie rzeczy taka właśnie zabawa. No jeśli chodzi o tę Ukrainę, uważam, że po prostu oczywiście jak zwykle gra podwójną grę. Gdyby na miejscu moim był tutaj minister Tarasiuk, on pewnie by o tym powiedział dużo więcej ciekawiej. Natomiast Ukraina oczywiście z jednej strony występuje jako obserwator w tym właśnie euroazjatyckiej współpracy, z drugiej strony coraz bliższa jest stowarzyszenia się z Unią Europejską, czyli gra na dwóch fortepianach, jak to się mówi jednocześnie, i nie wiadomo, jak w końcu to się skończy w najbliższych miesiącach. Jest jasne, że nadzieje Putina na to, że Janukowicz jako kolejny prezydent będzie całkowicie uległy w stosunku do Rosji, znowu spaliły na panewce. Okazało się, że tak nie jest, że ukraińskie klany gospodarcze, oligarchowie dbają o swoje interesy i nie mają zamiaru z Rosją się blisko integrować. Jeśli chodzi o inne konflikty, powiedzmy, w tej strefie, no Białoruś oczywiście tutaj niewiele się zmieniło, jak widzimy, ona jest gnębiona głębokim kryzysem gospodarczym, który czasami jest lekko zasypywany rosyjskimi pieniędzmi, które tam podtrzymują jak gdyby życie tego organizmu, plus utrzymywanie tych niskich cen na nośniki energii, które pozwalają gospodarce białoruskiej jakoś istnieć. Natomiast no, faktem jest, że Rosji udało się jednak przejąć biotransgaz i te wszystkie elementy infrastrukturalne, które przedtem Łukaszenka trzymał w swoich rękach, one jednak wymykają się. Czyli na tym odcinku Rosja uzyskała wyraźnie jakiś postęp. Jeśli chodzi o Naddniestrze, tam i sprawę z Mołdawią, tam sytuacja się o tyle skomplikowała, że niedawno był kryzys rządowy, kolejny, tam kryzys trwa już od 3 lat, jak wiemy, ale po wielu, wielu rozmaitych tam przepychankach ostatecznie udało się wybrać prezydenta, prawda? Prezydent tam jest w Mołdawii faktycznie figurantem, on nie jest w ogóle politykiem, jest prawnikiem, sędzią, który został tak jakby doproszony do gry politycznej przez tych liderów kilku partii. No ale okazało się, że Rosja po zmianie także Smirnowa i dotychczasowego prezydenta w Naddniestrzu w dalszym ciągu próbuje realizować także projekt przyłączania Mołdowy także do tych struktur integracyjnych. Ten kryzys, który niedawno zakończył się właśnie odejściem Vlada Filata, szefa liberalnej partii, nie przyniósł oczekiwanych rezultatów, dlatego że jego miejsce zajął Jurij Ilianka, który był ambasadorem mołdawskim jeszcze w latach 90., w połowie 90. lat przy ONZ-cie. Polityk zdecydowanie integracyjny, proeuropejskiej orientacji.
W związku z tym nadzieję na to, że dokona się jakiegoś zamieszania w elitach politycznych Mołdawii i przyciągnie się ją, również się nie powiódł. W związku z czym rozpoczyna się cykl prowokacji w Naddniestrzu, mając charakter taki polityczno-wojskowy, które mają przypomnieć o tym, że ta baza rosyjska tutaj istnieje, prawda, i że jakieś instrumenty nacisku na Mołdawię w dalszym ciągu istnieją, prawda? Znaczy Mołdawia jakby nie spełnia tej lekcji, nie wykonuje, która była zadana, w związku z tym ta sytuacja. No, oczywiście w Rosji są bardzo niepokojące objawy, ja powiedziałem o tych kwestiach takich zmian w strukturze politycznej, które są bardzo niepokojące. No, w sferze ideologii, w sferze propagandy obserwujemy zupełnie niesłychane rzeczy. Dlatego, że można podać przykład niedawnej takiej w związku z wojną. Przez cały czas jest pokazywana II wojna światowa. W tym roku mamy 70. rocznicę akurat wydarzeń 1943 roku. W związku z czym najpierw bitwa stalingradzka, teraz bitwa kurska i tak dalej. Cała opinia publiczna rosyjska jest bez przerwy koncentrowana wokół wyników II wojny światowej. To jest w gruncie rzeczy jedyny element cementujący rosyjskie społeczeństwo i oni strasznie nie lubią, kiedy ktoś nagle się wypowie w jakimś duchu krytycznym. A w takim duchu krytycznym niektórzy się wypowiadają. Niedawno wypowiedział się Leonid Gozman, doradca Czubajsa w Rosnano i znany liberalny polityk, który porównał Smierz do, czy tam rosyjską kontrwywiad wojskowy, z niemieckimi oddziałami SS. Na to odpowiedziała dziennikarka Komsomolskiej Prawdy o śmiesznym nazwisku Skojbyda takim artykułem, w którym powiedziała, że czasami żałuje, że dziadków obecnych liberałów z ich skóry SS-owcy nie zdążyli zrobić abażurów. Proszę sobie wyobrazić, że potem atak nastąpił nie na Skojbydę, tylko na Gozmana. Mianowicie Komitet Dumy podjął jakieś tam działania przeciwko niemu, żeby pociągnąć go do odpowiedzialności za obrazę dzielnych rosyjskich kontrrazwiedczyków w czasie II wojny światowej. Więc tego typu oczywiście propaganda, tego typu retoryka, podwójna gra, która jest prowadzona w tej chwili koło afery Snowdena, prawda? Ja przypuszczam, że pan profesor na ten temat coś powie. To są wszystko elementy takiej gry, afera Magnickiego, powiedzmy sobie, czyli kolejne jakieś takie wyzwania, które rzucane są przez tego, mimo że Amerykanie do minimum ograniczyli grupę, ten tak zwany spis Magnickiego, listę Magnickiego, czyli urzędników rosyjskich, którzy nie otrzymają wizy do Stanów Zjednoczonych i konta w Stanach Zjednoczonych są zablokowane. W związku z aferą Magnickiego, o której Państwo zapewne wiecie, więc ja nie będę tej sprawy rozwijał. To są elementy, powiedziałbym, tej obudowy takiej ideologicznej, które znajdują wyraz właśnie w tych działaniach soft power, w tej propagandzie, w Russia Today, w innych rzeczach, powiedzmy, o których tutaj Maria mówiła. Ja bym widział to jednak wszystko w sposób dosyć taki powściągliwy, dlatego że Rosja staje się groźna wtedy, kiedy ona realnie rośnie w siłę gospodarczą. Niestety w tej chwili tego nie widzimy. Widzimy militaryzację kraju, militaryzację przy pomocy starego sprzętu. Widzimy manewry w tej chwili, które są świeżo po niedawnych manewrach wspólnych rosyjsko-chińskich. Teraz Rosjanie właśnie przy granicy chińskiej robią swoje własne manewry, czym mają straszyć Chińczyków. Że oczywiście, bo przecież nie Japończyków, prawda? Kogo oni tam mają straszyć? Straszą. Pokazują, przed chwilą mieli manewry wspólne. Wspólne, o to chodzi. Dlatego po tym chcą pokazać teraz, że my tu z wami mamy jedne manewry, ale oprócz tego mamy swoje własne manewry, w razie gdyby przyszło wam do głowy tam coś wspominać o Dalekim Wschodzie i o tam, czy zwiększać swoją obecność po prostu w tamtym regionie Federacji Rosyjskiej. To ja bym na tym bym podziękował. Ja bym jeszcze chciała jedno krótkie pytanie na zakończenie, bo jednak mimo tego rzeczywiście jest takie polskie powiedzenie, że nim próby schudnie, to chudego diabli wezmą. Rzeczywiście Rosja jest w tej chwili słabsza, ale jednocześnie nie przestaje być dosyć skuteczna. Ja znowu przywołam przykład Ukrainy, Gruzji, tego co się dzieje w Gruzji, zmiana władz w Gruzji, ewentualnie ewidentnie Gruzja, która była takim prymusem, jeżeli chodzi o integrację ze strukturami europejskimi, tym prymusem być przestała pod rządami Bidzina i Kaczyńskiego. I mówię też o Mołdawii, dlatego że i ten kryzys polityczny,
który długie miesiące był w Mołdawii, który oddalał Mołdawię od Europy i teraz kwestia Naddniestrza, która też oddala Mołdawię od Europy, są dowodem na pewną skuteczność. Do szczytu w Wilnie mamy jeszcze parę miesięcy. Czy pan ambasador nie przewiduje tutaj jakiejś komplikacji? To jest jeszcze sierpień, wrzesień, październik, no i jeszcze listopada. Ja myślę, że to jest jednak to jest sytuacja konstant. Ona taka była i pozostanie. Rzeczywiście w Gruzji nastąpiła zmiana. Bizina Iwaniszwili okazał się skutecznym, pierwszym skutecznym politykiem gruzińskim, którego udało się skonsolidować koalicję przeciwko Saakaszwilemu. W gruncie rzeczy od zasadniczych elementów on nie odstąpi, ponieważ to byłaby kompletna kompromitacja i on straciłby natychmiast poparcie, bo Gruzini nie chcą mówić o oddaniu Abchazji i Osetii Południowej. W związku z czym on powiedział, dopóki Rosjanie nie wycofają swoich ambasad z Abchazji i z Osetii Południowej, to żaden realny dialog nie jest możliwy. Jest możliwe pewne, powiedzmy sobie, osłabienie napięcia i w związku z tym dopuszczenie wody Borżomi i gruzińskich win na rosyjski rynek, ale to są tylko takie małe, powiedzmy sobie, tutaj przesunięcia w tych nastrojach. Natomiast ja nie wykluczam wcale jeszcze powrotu Saakaszwilego również do gry. Bizina Iwaniszwili poza tym jest postacią bardzo kontrowersyjną. Ja nie powiedziałbym, że tu się okazało, że wyszedł jakiś projekt mostu. Ten Iwaniszwili jest politykiem, który z Rosji się wycofał w sposób zdecydowany. Jest oligarką, niezwykle bogatym człowiekiem, niezwykle skutecznym i sprawnym, jeśli chodzi o sprawy ekonomiczne. Wykonał bardzo wiele takich akcji, jak na przykład popieranie Juszczenki i Tymoszenko w czasie pomarańczowej rewolucji, wspierając ich finansowo. Odbudował niesłychaną ilość cerkwi, prowadzi gigantyczny po prostu program, tak powiem, humanitarny na terenie Gruzji. Zyskał poparcie i drugiego. Proszę? Czym zyskał poparcie i drugiego, czyli patriarcha. Tak. Przed wyborami było bardzo ważne. Oczywiście, tutaj zapewne Saakaszwili popełnił pewne błędy w polityce wewnętrznej, które skutkowały tym, że w ostatnich miesiącach przed wyborami udało się przeciągnąć jak gdyby opinię publiczną na stronę jego przeciwników. Tym niemniej ja nie sądzę, że Gruzja jest pod tym względem stracona, czy też, że na przykład amerykańskie i zachodnioeuropejskie programy pomocy finansowej po wojnie rosyjsko-gruzińskiej, która była bardzo poważna, tam poszły tam ciężkie miliardy euro w Gruzję, które kilkakrotnie przynajmniej przekraczały straty, jakie Gruzja poniosła w czasie tej wojny wówczas. Także ja myślę, że tutaj Gruzja nie jest. Musimy się zgodzić z tym, że i Gruzja i Mołdawia są krajami wewnętrznie bardzo, bardzo słabymi. Bardzo słabymi. O skłóconych, zwaśnionych elitach politycznych i ekonomicznie bardzo, bardzo słabymi. W związku z czym dla Rosji gra w stosunku do takich krajów jest grą, jakby no, aż się prosi, żeby tam coś zrobić tym krajom jakieś kuku, prawda? Także ja oczywiście nie wykluczam, że tam może być jakaś eskalacja napięcia i że kolejne jakieś akcje mogą być prowadzone, ale nie sądzę, iżby nastąpił jakiś moment przełomowy, w którym Rosji udaje się po przyłączeniu Kazachstanu i Białorusi do bardzo, jak powiedziałem, takich pod znakiem zapytania stojących inicjatyw integracyjnych, udało się połączyć całą przestrzeń postsowiecką. To jest wszystko, co chciałem powiedzieć. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pomocą zachodnią miękko weszliśmy w świat zachodni i w Stany Zjednoczone. Panie profesorze, jak to wygląda z perspektywy Ameryki? Czy na zachodzie, pana zdaniem, widać już te efekty miękkie czy soft power, rosyjskiej soft power, tutaj takiej propagandy mającej poprawić rosyjski wizerunek? Czy to może być niebezpieczne i czy Zachód, w tym Stany Zjednoczone, mają jakąś koncepcję? Wiedzą, jak na to odpowiedzieć? Unfortunately, there is no evidence that there is a new concept, new conception in evidence right now. I have to go back and mention that apart from all the countries which are bordering on Russia attending this conference, we Americans also bordering with Russia across the Bering Sea, which most of the Americans don't even realize. Ours is little Dimodiv Island and the big Dimodiv Island is Russia. Well, going back to the policies of the U.S. government, my government, unfortunately, we have a serious problem with the two wars which the American forces were waging, and now
the action is limited only to one war in Afghanistan. And in view of the reality of the situation existing right now in Afghanistan, and my President Obama suggested that American troops will be withdrawn from Afghanistan by the end of 2014. Unfortunately, the Taliban terrorists and partisans are attacking transports, evacuating some of the material which was collected and located in Pakistan. So US needs badly support from Russia right now through Afghanistan, through Uzbekistan and Kazakhstan and Kyrgyzstan and Saratov even. There's a base, American base in Saratov, which will be logistically transferring material, American material through Russia. So this is a very difficult period, transitional period. We notice also that there is beginning of the soft policy in the USA. For instance, there is a bi-monthly addition to the New York Times, which is pure Russian propaganda, very skillfully done. And we meet with a lot of cynicism among the literati and American public opinion. In the Times Square, they are publicizing Russian achievements and using this soft power we were talking about. Unfortunately, American interests are much more turning towards Asia and China. And this was stated publicly by President Obama in connection with the creating of the base, temporary base in Darwin, Australia, which is not going to be a permanent base, but showing that we Americans are interested in supporting Southeast Asian countries against expansion of China in that region. So this is an extremely difficult period in which we find ourselves. On one hand, we need, for time being, support of Russia. I would privately venture to say that after 2015, there might be change of policy vis-a-vis Russia, because the American public opinion is terribly disenchanted with presidency of President Putin, with Magnitsky affair, with President Ambassador, with recent affair of Edward Snowden, American traitor or hero, as some people judge him to be. All those things are not only bone of contention, but really aggravating relations, good relations between US and Russia at this present moment. Fact that Snowden is right now appealing to Russia for asylum, political asylum, is adding insult to injury, and I'm interested in seeing how this affair is going to end. I wouldn't be surprised there might be a strong action on the part of our military when Snowden finally is going to try to attempt to reach Latin America. The very fact that he's collaborating and cavorting with all the enemies of the US is not sitting very well with the American public opinion. So the situation is very unclear at the present moment. Unfortunately, US policy vis-a-vis Eastern Europe is not quite clear. And because of those commitments vis-a-vis China and the need for Russia for the time being to seek support for the transit routes evacuating our material from Afghanistan, I do not expect that there will be distinct changes made in American policy vis-a-vis Russia in the upcoming, in the near future. US supported Georgia obviously wasn't sitting very well with Russia. Our troops are training Georgian security forces and intelligence capabilities. So obviously this is a sort of tit for tat. At the same time, Russians are still cooperating with Venezuela and Cuba against us. So the situation with Russia is rather tense and doesn't bode well for the near future. But I don't expect, in view of the commitments and dangers existing on the wide international geopolitical scene, I don't expect there will be drastic changes
of the American foreign policy vis-à-vis Russia soon, but perhaps after ending the commitment in Afghanistan. So this would be my initial statement. Profesorze, czy i jakie mogą być tego skutki dla państw Europy Wschodniej, Środkowo-Wschodniej? Well, right now it looks like US is supporting integration of European Union members who are in this region, in Eastern Europe, and certain support is given to those governments, but unfortunately doesn't do well for nothing. Nothing is done directly for Ukraine, for Georgia, or for Belarus. So I don't see really good benefits accruing from our current policy vis-à-vis, especially our potential interest in Ukraine. I would venture to say that another aspect which obviously threw the situation in uproar was the Arab Spring, which is causing attention of Washington decision makers to turn their attention in the third direction, not only China and Russia, but also Middle East. And this might develop in a rather tragic situation with wild conflict and Iran, with Iran and Israel directly involved in the situation. So this is a very, very difficult period. I ostatnie pytanie do pana profesora. Przepraszam, już zaraz państwu głos udzielę. Panie profesorze, czy przypadkiem Zachód nie popełnia pewnego błędu sam, nie próbując używać tej miękkiej siły? Kiedyś jednak to były chociażby te rozgłośnie, nie wiem, BBC, Radio Wolna Europa, media, które promowały standardy zachodnie. W tej chwili Zachód się zupełnie z tego, prawie zupełnie się z tego wycofał. Czy to nie jest błąd? Yes, I definitely personally consider this is an error. I definitely think that there should be much firmer action undertaken by my government vis-à-vis Russia in response to the actions. If Putin says that the greatest calamity, geopolitical calamity, is collapse of the Soviet Union, he's stating facts that he's really on opposite ends from the, not only from Western ideas, but he's challenging again Western world and specifically the United States of America. So I think it almost begs for there is much stronger response from our sides using mass media especially. And those media, again, the activities is simply indirect through, for instance, subsidizing to some extent, encouraging Poland to open up Belarusian mass media in Poland or other mass media in the Caucasian areas vis-à-vis Russia, but those are side issues and not really quite effective vis-à-vis Russia. I, in view of the direct and definite policy of President Putin vis-à-vis the West, and constant violation of civil rights, constant violation of basic rights, suppression of civil rights among the demonstrators against his power, he is obviously challenging him. That requires a response. Dziękuję bardzo. Drodzy Państwo, przepraszam, że nadużyłam mojej pozycji prowadzącego, a teraz zapraszam do zadawania panelistom pytań. Żebym nie musiała się wstydzić, że ja ich nie zadawałam. Proszę bardzo. Dzień dobry, Grzegorz Maciejczyk. Przepraszam, jeśli nie chciałem jako pierwszy zdominować dyskusji, ale miło mi, dziękuję za bardzo ciekawy panel. Ja chciałbym zadać takie pytania. Tak naprawdę można powiedzieć, że pomimo tak znamienitej dyskusji w Polsce, nasze dyskusje znowu wracają, często bazują na uwypuklaniu pewnych zagrożeń. Ja pozwolę sobie powiedzieć, że to było ciekawe o soft power i my to, ci, którzy się interesują, widzą te tendencje.
Natomiast można powiedzieć, zadać sobie takie ze względu na uczciwość intelektualną pytanie, no dobrze, ale co z tego? No, każdy państwo ma prawo do swojego soft power i my w zasadzie bezkrytycznie akceptujemy soft power Stanów Zjednoczonych. Oczywiście ja nie chcę nikogo tutaj reprezentować jednej czy drugiej strony, tylko pewną intelektualną uczciwość przeprowadzić, że Rosja ma do tego prawo. I pytanie jest, co my z tym zrobimy, jak na to odpowiemy i czy to faktycznie jest zagrożenie. I tutaj bardzo ciekawe, państwo mówili, bardzo ciekawego wystąpienia pana ambasadora Maszkiewicza o takich faktycznych węzłach polityki i pana ambasadora Rosa, ale jednak mówiące, że te zagrożenia nie są tak może silne. Zaraz przejdę do pytania, już obiecuję, że kończę. To samo dziękuję za stwierdzenie tej Unii Euroazjatyckiej. No, wydaje mi się, że podstawową rzeczą jest to, że tam nie ma żadnego transferu wartości. No, wartością Unii Europejskiej jest transfer wartości jednak, pewien transfer dobrobytu i transfer prawa pewnego cywilizacyjnego. Tutaj nie widzę tego, więc też nie spodziewam się powodzenia tego. Natomiast chciałbym wreszcie zadać pytanie, mianowicie takie. Polityka krajów Europy Zachodniej, szczególnie Niemiec, Francji, Anglii w mniejszym stopniu, ale mnie najbardziej interesuje, jak państwo aktualnie tak naprawdę z takich analitycznych przecieków oceniają politykę właśnie krajów Europy Zachodniej, Niemiec, Francji. Z jednej strony wiemy, że Niemcy mają pewną swoją strategiczną współpracę z Rosją i ona pewnie będzie trwać. Natomiast widać jednak, że miesiąc miodowy już dawno się skończył. Zarówno niemiecka opinia publiczna, jak i niemiecka klasa polityczna z dużą dozą niepewności podchodzą do Rosji. Niemcy byli niezainteresowane Ukrainą przez długi czas, w tej chwili wykazują pewne zainteresowanie. Czy te kraje, my jako region i Polska znamy swój interes, jest konsens w Polsce i w regionie co do interesu. Natomiast czy te kraje będą zainteresowane wsparciem w pewnym sensie, szczególnie Niemcy, takiego oporu przeciwko wzmocnieniu, czy w długofalowym perspektywie polityki niemieckiej jest opór przeciwko wzmocnieniu siły rosyjskiej? Czy one widzą również długofalowo zagrożenia tam? Dziękuję. Ja chciałam tylko króciutko panu powiedzieć, że krytykuję, ja się przyglądam rosyjskiej soft power. Mnie niepokoi brak odpowiedzi z naszej strony. I to jest najbardziej niepokojące w tym wszystkim. Który z panów zechce odpowiedzieć? Proszę bardzo. Спасибо. Да, я насчет русского и западного soft power просто приведу пример моей страны, да. И сам еще я работаю и на интернет-сайте, так что это мне очень знакомо. Да, на Армению в каждый дом свободно входит российское телевидение. Да, у нас лоббит, это помощь государственному договору. И формально Россия является союзником Армении, да, но так как наша независимость она совпала с началом Карабахского конфликта, так вот получилось. Но, говорим soft power, но там ситуация не только soft. Допустим, Азербайджан Россия продает оружие на миллиард долларов. Да? Причем продает просто наступательное оружие. Естественно, у армянской стороны возникают вопросы. Нам отвечает цитата из Марио Пьюзо. Да? Это ничего личного, just a business. Вот. В лицо так отвечают. И предлагают. А мы и нашу базу в Армении вооружим, скажем, ракетами «Искандер» и восстановим баланс. Да? У нас, конечно, есть и не очень умные люди, которые этому радуются. Но вот эта концентрация вооружения в регионе, она просто напрямую увеличивает военную опасность просто во всем Южном Кавказе.
И это делает Россия. По софт-пауэру, по телевидению, вот эта точка зрения, что это всегда было зоной привилегированных российских интересов, это входит в каждый год. Что мы видим с западной стороны? Час эфира. Армянская служба «Радио Свобода». Только на сайте «Голоса Америки». Армянская служба «Голоса Америки» только там рассказывается там про Эфиопию, там не знаю, просто на армянском языке. Да, вот, она такой и является армянской службой. Про Армению, про актуальные для Армении вопросы там не слово. Просто язык армянский. И Евроньюз. Евроньюз, там причем 5 минут так новости вообще без комментариев, потом идет там мода, там, не знаю, модерн арт там, и так далее и тому подобное. Вот и весь soft power со стороны Запада. Со стороны Европейского Союза, скажем так, разъяснением, да, вот, европейской идеи, ни одно нормальное средство массовой информации попросту не существует. Просто нет. И в этой роли европейского soft power, скажем, выступают отдельные личности, в том числе и я, сидящий перед вами, объясняю, что есть. Постоянно говорят о Карабахских конфликтах, а я говорю, что Европейский Союз – это, во-первых, механизм урегулирования массы конфликтов. Если хотите, 3D-конфликта, которые существовали во всем европейском континенте и приводили к двум мировым войнам. Да? Этих конфликтов нет. Слава Богу, на Кавказе мировой войны не было. Да? Если смотреть вот с этих позиций, то я не считаю, что Карабахский конфликт является таким уж нерешаемым, таким уж сложным, таким уж невозможным. Нет. Просто нужно немного шире и намного умнее смотреть на вещи, тогда многое нерешаемое покажется все-таки решаемым. Поэтому, что касается политики Запада, я как человек, в общем-то, разделяющий эти ценности, я скажу, крайне неудовлетворительная политика. А что касается политики Америки, да, американцы всегда приходили и приходят к правильным решениям лишь после того, как перепробуют все остальные, да, вот это Черчилль говорил, это не я, да, просто хочется надеяться, чтобы эти пробы и ошибки как можно скорее бы сделали и пришли вот к этим правильным решениям, которые являются уже сегодня, с моей точки зрения, просто требованием времени. Спасибо. Dziękuję bardzo. Który z panów na temat polityki niemieckiej? A jeszcze przepraszam. Soft power niemieckiej. Ja tylko bym tak, że Stalin też uprawiał soft power. Może by nas to specjalnie też nie zajmowało, gdyby nie fakt, że całe masy pożytecznych idiotów jeździły i później karmiły publikę w krajach zachodnich kłamstwami albo ideologicznymi. No, cała masa tego była i to właśnie było wykorzystanie soft power, więc to nie jest kwestia, że my musimy się najeżyć i nie przyjmować tego i tak dalej. Musimy jakby wiedzieć i też tłumaczyć, że wciąganie Unii Europejskiej w projekt modernizacji Rosji właśnie przy pomocy soft power, czyli pokazanie takiej otwartości, zbudujemy Azjopę czy Euroazję, prawda? Że to jest oczywiście dobre i pożyteczne, z tym, że za tym kryje się pewne niebezpieczeństwo, a mianowicie niebezpieczeństwo wciągnięcia Unii Europejskiej wraz z całą, że tak powiem, jej siłą infrastrukturalną i technologiczną we współodpowiedzialność za coś, za co odpowiedzialności brać nie może i nie powinna. Inaczej mówiąc, Rosja na użytek wewnętrzny chce zbudować taki koncept polegający na tym, że Europa przyjdzie, Niemcy przyjdą, naprawią drogi, zbudują infrastrukturę, wyremontują wszystko, będzie to wszystko chodziło i sobie pójdą. A jak tego nie zrobią, no to będzie ich wina oczywiście. To będzie wina Europejczyków. Tu jest ten problem. Dlatego nie powinniśmy się dawać wciągać. Inaczej mówiąc, pewne warunki, wspólne wartości, określenie tych wspólnych wartości i wspólne działanie, dopiero wtedy. Jeżeli chodzi o stosunki z Niemcami, niechętnie mówi się o Duginie. Aleksander Dugin to jest taki
Joker, że tak powiem, intelektualny rosyjski, z którego to się śmieją, prawda, to ironizują, to go bagatelizują, ale on zbudował parę ciekawych takich pomysłów, które do dzisiaj, moim zdaniem, zwłaszcza w mniej krytycznych umysłach osób wychowanych na przykład w szkołach wojskowych czy w służbach specjalnych, po prostu przyjmują całymi blokami, prawda, te różne koncepty. I ten niemiecki pomysł, prawda, pomysł relacji z Niemcami, opisany przez Dugina, ja czasami mam wrażenie, że to jest scenariusz dokładnie realizowany jak drabinka, prawda, w szkołach filmowych uczą, jak pisać scenariusz, prawda, i jak realizować. U Dugina to jest tak, że możemy otworzyć w dowolnej książce, w dowolnym miejscu jego geopolitykę, czy osnowy geopolityki, i po prostu zobaczyć, no tak, Westerwelle, prawda, w Kaliningradzie z ministrem Sikorskim i z ministrem Ławrowem. No dokładnie to samo, prawda. Wydawałoby się, że to taki niepoważny za bardzo człowiek, ale w 90-tych latach wymyślił rzeczy, które się Rosjanom bardzo podobają i są przez Kreml w dużym stopniu realizowane. Jeszcze któryś z panów na temat niemieckiej polityki? Powiedzieć tylko tyle, że oczywiście zapewne ze strony Zachodu należałoby się spodziewać znacznie większej aktywności na poziomie soft power właśnie w stosunku do tych państw, co robi wschodniej, środkowo-wschodniej, ale jak wiemy, no, stanowisko Zachodu w tej mierze jest dosyć jakby niejednoznaczne. Przede wszystkim Niemcy mają zasadniczy interes w traktowaniu Rosji jako strategicznego partnera. I cokolwiek by nie było tam z jakieś zakłócenia związane z brakiem demokracji, z taką polityką Putina, która nie podoba się pani Angeli Merkel, jakiś najazd na NGO-sy na przykład, które w tej chwili mają miejsce, to jednak dla Niemiec przeżywających też nie najłatwiejszy czas, prawda, bo najpierw chłonięcie NRD. Trzeba było płacić 100 miliardów marek rocznie na to, żeby stopniowo podciągać NRD do poziomu Niemiec Zachodnich, co nadal się jeszcze nie zrealizowało, prawda. Zakłócenia związane z finansowaniem przez Niemców w znacznym stopniu jednak tego kryzysu finansowego w Unii Europejskiej. To jest nałożenie się całego szeregu elementów, które powodują, że Niemcy same wewnątrz mogą też przechodzić przetasowania polityczne rozmaite i tak dalej. W takiej sytuacji oczywiście dla nich najlepszą rzeczą, w sensie takim strategicznym na długi czas, jest utrzymywanie Rosji jako zasobnika surowców energetycznych głównie, prawda? To jest najważniejszy dla nich cel polityczny. Im mniej Rosja jest zmodernizowana, tym bardziej oni są beneficjentem właśnie tej sytuacji. Oni jako wysoko rozwinięty technologicznie kraj, który jeszcze ma do zrobienia w Europie dużo, a mianowicie chce zrobić Europę, tak powiem, pod hegemonią właśnie Niemiec. I to jest właśnie ta także duginowska koncepcja, prawda, gdzie Rosja z Niemcami wspólnie jako te dwa kontynentalne opory przeciwko tym wszystkim państwom no, światowego oceanu, tak, tych obrzeży rozmaitych, żeglarzy, korsarzy i tak dalej, którzy są niepewni, a ci są pewni, to są ludzie związani z ziemią, z produkcją, z realnym sektorem, a nie z ideologią, wirtualnymi, rozmaitymi schematami i tak dalej. To jest jego ideologia. I ona oczywiście jest bardzo niebezpieczna i rzeczywiście ona jakby jest niestety przez Rosję realizowana ze wielką szkodą dla samej Rosji, bo Rosja właśnie wskutek przyjęcia takiej opcji, ona się wewnętrznie nie modernizuje, tylko pozostaje właśnie takim zapleczem surowcowym państw zachodnich. Co do naszej polityki mogę powiedzieć tylko coś najgorszego, mianowicie uważam, że cała polityka wschodnia Polska w ostatnich latach jest po prostu jedną wielką klęską. Tyle, dziękuję. To było mocne. A ja chcę tylko jeszcze na zakończenie a propos soft power powiedzieć, że na przykład na Litwie, czyli kraju unijnym i natowskim, jest 16 kanałów rosyjskich telewizji, w tym jeden specjalny bałtycki. Polska jest telewizja Polonia. Znikająca już zresztą, także to tyle, jeżeli chodzi o dobre stosunki z naszymi najbliższymi sąsiadami. Czy są jeszcze jakieś pytania? Radio Gagilian, Tbilisi State University, Georgia. I have a question for Mr. Zbigniew. What do you think, what will change in Russian foreign policy if opposition comes to power?
For example, how new government is going to solve the problem of Abkhazia and Nagorno-Karabakh? And second question, will Georgia and Ukraine ever be in NATO? And if yes, how many years should we wait for it? Thank you. Panie profesorze, trudne pytanie. Well, US government supports the integrity of the Georgian borders and trained the Georgian army, but did not really do much to expand the Georgian actions vis-a-vis regaining the territory of Georgia. As far as Nagorno-Karabakh, those mini-states are left in abeyance, and the US government is simply observing the situation, trying indirectly to the European Union to change the situation indirectly, but not directly. So I don't believe that the Nagorno-Karabakh situation will be changed soon. Those mini-states, including Transnistria, will remain on the map, subject to many problems and obviously potential conflicts. Second question about NATO, please. I don't believe that Georgia is going to become a member of NATO, because this would be opposed not specifically by the US government, but other members of NATO. And that has something to do with extension, really, of the present NATO power too far into the sphere of Caucasus, which is considered quite controversial. Dziękuję bardzo. Z Litwy. Ja chciałem zadać pytanie na temat Białorusi, bo ostatnio zdarzało się tak, że byłem trochę tam i wiadomości mnie takie zaskoczyły, że na przykład są teraz otwierane wspólne lotniska wojskowe Białorusi z Rosją, inne ćwiczenia. Chciałbym po prostu od ekspertów zapytać wasz komentarz na ten temat. Co to oznacza, co to się dzieje i tak dalej, co to znaczy dla Białorusi? Czy to jest po prostu wprowadzenie jakichś baz wojskowych rosyjskich? Czy bo właśnie pan wspomniał o tym, że problemy białoruskie są teraz, ekonomiczne problemy zasypowane tymi pieniędzmi z Rosji. Co tam się dzieje właśnie po tym? Ma być rosyjska baza lotnicza koło Lity. Tak, Licie. Tam, gdzie przed wojną stacjonował 5. pułk lotniczy, to tak. Dobrze, pan... С одной стороны, немного странно, что я выразил желание ответить на этот вопрос, но я просто с позиции страны, где также есть военная база, да, в России, скажу вам следующее, что, в общем-то, зачастую российские базы в постсоветских странах, это мое такое сугубо субъективное впечатление, они открываются на фоне таких утрированных угроз извне. Да? В частности, вот, что угрожает Беларуси и зачем это база? Да? Это нужно объяснить, во-первых, белорусскому народу. В общем-то, там вообще непонятно. Еще нам объясняют, что это угроза со стороны Турции, хотя со стороны Турции там никакой наступательной группировки, как вот последние 20 лет, не было, так и нет. И Турция член НАТО, понятно, что каждый батальон, если там будет выходить из казармы, это без ведома Брюсселя просто невозможно. Да, просто вот игра на таких исторических страхах, она будет держать базы на периферии. Другой вопрос. Какую роль будет играть эта база? С моей точки зрения, эта база, конечно, будет играть роль цемента российского влияния в этой стране. И просто цену
уходом будущим России от такого присутствия, такого качества присутствия, которое есть сейчас, наличием этой базы станет просто выше, чем, скажем, без базы. Вот, собственно, и вот моя позиция состоит в этом. А сам еще и человек с военным образованием, я скажу, что эти базы, в общем-то, не стратегические, не тактические, они просто ничего не решают. Они имеют сугубо политическую роль и играют роль рычага политического давления, и не более того. И при том не только на Беларусь, но и на ее соседей. Спасибо. Я могу два слова сказать на эту тему. По моему мнению, рубеж российской... Я бardzo prosto, mówiąc po panu, jakoś zagalopowałem się. Po prostu sądzę, że Rosja próbuje utrzymywać zachodni rubież swojej obecności byłego Związku Radzieckiego w kilku punktach zaczepienia. To jest Kaliningrad, Białoruś, to jest Naddniestrze i potem Kaukaz. We wszystkich tych miejscach, gdzie sięgał przedtem Związek Sowiecki, istnieją bazy, z których ona się w żaden sposób wycofać nie chce. Czy mają one jakiekolwiek racjonalne uzasadnienie, tylko takie, jakie w ogóle można mówić o polityce Rosji, która albo próbuje jakoś tam odzyskać swoje pozycje strategiczne i zintegrować tą całą przestrzeń na nowo, czy też nie? Podzielam całkowicie, zgadzam się z moim przedmówcą, że w gruncie rzeczy jest to tylko element politycznego nacisku, utrzymywania swojego wpływu. Natomiast realnego militarnego znaczenia nie ma, bo żadne z tych ugrupowań, które tam są, żadna z tych baz nie jest bazą o charakterze, no, powiedziałbym, mogącym coś rozstrzygać w sensie militarnym. One tylko utrzymują jakiś tam rodzaj wpływu Rosji na tym obszarze. Tyle. Panie profesorze, czy pan chce pan zabrać głos na ten temat? For obvious reasons, NATO is interested in eventual expansion into the eastern areas. For instance, students, cadets of the US Army were invited by the Ukrainian Army, and of all the places, this summer they went to Sevastopol. So those are indirect attempts to influence the situation on the military level, perhaps with far-reaching consequences for the future. But unfortunately, there is no direct involvement of the military, Ukrainian military and US military in tandem, because they are afraid to antagonize Russia. So as far as expansion of NATO in this area is highly debatable. It's not possible to consider that it will happen soon. On the other hand, the role of Turkey, we find that NATO is in a difficult situation right now in view of the terrible conflict in Syria, and tremendous pressures are being put on Turkey. Rocket units from Fort Bliss, from El Paso, from my hometown, were transferred recently to the Turkish-Syrian border, but only in defense, eventual defense against the Syrian rockets in case they will attack the Turkish territory. So far, Turkey does not want to engage, obviously doesn't want to face both potentially Russia and the Arab world through Syria. So Turkey tries to play again a role, playing on two pianos, so to speak, again. One consequence I wanted to mention of the general disenchantment in the American society with Russia is pretty disastrous situation of the Slavic studies in the United States. Because initially there were misled hopes that opening of Russia and democracy in Russia during the Yeltsin period will bring peace, trade, and normal democratic development.
curtailment of civil rights, closing of activity of NGOs in Russia, brought almost a disaster to the Slavic studies. Very few Americans now are willing to study Russian. Everybody is switching to Chinese. There's tremendous demand for China studies right now, and simply Americans are no longer interested in Russia. That will have repercussions for training future elites in the United States. But as I said earlier, I will see clearly that there might be change in public policies, pressures, and then government policies vis-a-vis Russia after 2016, after election in 2016. Wróćmy jeszcze na Białoruś. Tak, to profesor słusznie zauważył moim zdaniem to znaczenie tego typu aktywności militarnej rosyjskiej w stosunku do Białorusi, mające powstrzymywać ewentualne apetyty na jakieś wspólne czy zbliżenie z NATO. A to pokazuje z kolei, że jest duża obawa w Rosji, że Białoruś kiedyś ten Rubikon przekroczy. Ja powiem tylko, że kilka lat temu bodaj najważniejszym sygnałem pokazującym słabość Łukaszenki była kwestia podpisania umowy rosyjsko-białoruskiej, umowy, która była negocjowana długie lata i Łukaszenko wstrzymywał się z ratyfikacją, z podpisaniem najdłużej jak to możliwe. Chodzi o umowę o, żebym tego źle nie nazwał, o wspólnej obronie przeciwrakietowej, powietrznej. W każdym razie chodzi o to, żeby Rosjanie dzięki tej umowie uzyskali dostęp do nieba białoruskiego, dowolny. Analitycy bardzo kolokwialnie, albo tak bardzo dosadnie to nazywali, że od tej pory w każdym momencie Łukaszenko może być przez Rosjan zestrzelony w dowolnym miejscu, gdzie się znajduje na Białorusi. To jest to niebezpieczeństwo dla pewnej, no, jaka była, taka była, ale niezależności białoruskiej. Ta baza w Lidzie, pod Lidą, to jest bardzo silny taki odcisk rosyjski, że my tu jesteśmy. To ma na pewno ten aspekt polityczny. Dla sąsiadów, dla NATO pewnie nie jest. Wypada się zgodzić z człowiekiem, który ma wykształcenie wojskowe, naszym przyjacielem z Armenii, z panem Napalianem, że to nie ma takiego znaczenia. Jakkolwiek trzeba wiedzieć o tym, że zawsze myśląc o potencjalnych konfliktach, to zresztą Biuro Bezpieczeństwa Narodowego zauważyło nasze, myśląc dzisiaj o współczesnych konfliktach, już nie myślimy o armiach, pochodach czołgów, prawda, jakichś takich spektakularnych atakach, czy wojnach, scenach batalistycznych z czasów II wojny światowej, tylko to są różne takie zjawiska, prawda, typu właśnie Iskandery, prawda, w Kaliningradzie, które raptem wpadną w ręce grupy zbuntowanych żołnierzy. Czy one tam są, czy ich nie ma, prawda? A jak długo się leci z Lidy do Kaliningradu, albo do Tychy, czy do Sowiecka? 15 minut, 20, a do Warszawy ile? To są te rzeczy, prawda, które w wypadku destabilizacji i bardzo mocnego jakiegoś topnięcia państwa momentalnie stanowią bardzo poważne zagrożenie. Dlatego nie chodzi tu o zagrożenie ze strony rosyjskiej, ze strony Kremla i tak dalej, bo to są jednak pewne przewidywania, to są przewidywalni aktorzy, prawda, prowadzący jakąś tam strategiczną grę. Natomiast chodzi o zjawiska, które towarzyszą różnego rodzaju tąpnięciom czy kryzysom. Czy jeszcze? Proszę bardzo. Alexander Lemenets, movement for freedom from Belarus. Well, there are already two bases, Russian bases in Hantsevichi and Velika in Belarus, so one more, well, it would not change the overall situation, but surely it's kind of a threatening thing. My question is
concern the Western policy and the Western policy vis-a-vis, let's say, the Eastern Partnership countries. Well, you've made an impressive list of Russian soft and hard power in our region, and this enumeration is really impressive. And also, the easiness with which an authoritarian Russia can mobilize resources to bail out, let's say, Lukashenko, or to create some tensions in Moldova or in Georgia is understandable. It's clear. But my question is, should we follow the advice of Boris Nemtsov he made yesterday, and he's right now a headliner in Belarus news about no talks with the regime, no, hockey championship in Belarus and so on. So should we follow the advice of Boris Nemtsov of no association agreement with Ukraine, no talks with the dictatorial Belarus, knowing that our countries are split and still the soft power the West possesses vis-a-vis our countries is also impressive. The number of students going to study in Poland, in other countries, well, Belsat and different media broadcasting to Belarus, well, human contents, well, all very pro-European, let's say, Moldova and Georgia, split down the middle, the Belarus and Ukraine. So what are the, and also knowing the fact that from the political theory, well, the outcome of transformation is more likely to be democratic if the relations with democratic or Western countries are more intense. So how to use the soft power the EU, Western countries possess in our region to intensify the context, but not to talk about just cutting all the possible relations with our region. Thanks. The question is to well, to all the panel. Спасибо за очень интересный вопрос. Я немного уже затронул эти аспекты. Хотел бы сказать следующее. Вот после Второй мировой войны, как было тяжело и Европе, и Соединенным Штатам, это как бы не секрет, это и понятно. Но в то же время нашли деньги и на Радио Свобода, да, Радио Свободная Европа, которая вещает по сей день. И спасибо Черчиллю Струменам, да, что до сих пор я больше в Ереване больше нечего слушать. Остальное все путинская пропаганда или там местная там попса, скажем так. И больше ничего. Вот спасибо Черчиллю и Струмену за это. Но, извините, тогда телевидения не было, тогда было только радио, радио было все, и это радио было создано. Сейчас век телевидения, да, нет ни одного нормального канала, вы только не говорите, Euronews, это просто издевательство. То, что, тем более там 10% принадлежит РТР, да, к российскому телерадиокорпорации. То есть с этим нужно как-то определяться. Все-таки вот Евангелие начинается со слов. Вначале было слово. В 21 веке слово – это средство массовой информации. Давайте не забывать это. Спасибо. Нет. Пане профессорше. I will argue that the West should actively revive the various activities which were quite effective during the Cold War. And I mentioned before that it's unfortunate that, for instance, American interest in Slavic studies is failing, partly because American students don't see that there will be any contact with democratic Russia on a large scale of trade, but at the same time it's vital, it's important that students are exchanged, that contacts are made, and ideas, Western ideas, are constantly transferred to Russia, to Ukraine, to Belarus, to all the countries of former Soviet Union. I was myself involved during the Cold War in the mass sending of hundreds of thousands of
books published in the West in English. And this was done through England and through the United States, a variety of sources were sending literally every day hundreds of books all over former Soviet Union. Such activities, transferring values, ideas, books, trying to attempt to change the reality in Russia and put additional pressure on the Russian government, should be tried again, because I'm convinced that the transfer of ideas during the Cold War resulted in change in the minds of many people, and then solidarity leadership came out of the contact with Western values and those writings. Dziękuję bardzo. Myślę, że to świetna odpowiedź obu panów na pana pytania. Drodzy państwo, jest ostatnie pytanie, ostatnia szansa. Dzień dobry. Mam na imię, jestem studentem Uniwersytetu Warszawskiego i mam pytanie do pana z Armenii. Chciałem was spytać, jak wy думаете, насколько велика вероятность того, что в случае каких-либо шагов в Армении или же Азербайджане для сближения Запада с Европой, Россия использует Карабахский конфликт для того, чтобы остановить это движение. То есть выступит, если ближе к Западу будет Армения, Россия выступит на стороне Азербайджана. Если ближе к Западу будет Азербайджан, Россия может выступить на стороне Армении. Если обе страны будут идти в Евросоюз и сбежаться с НАТО, Россия может выступить на стороне самого Карабаха. И тогда будет еще одна часть России на Кавказе, как сейчас есть в Осетии и ниже в Абхазии. Ну, у меня свой взгляд на Карабахский конфликт, тем более во время войны я был военным доктором. И всю войну прошел, я знаю это, что такое, в отличие от тех, кто бьет себя в патриотическую грудь и говорит, что если надо, я сейчас там пойду, не знаю, в общем, в отличие от этих Бонапартов, да? Я все-таки знаю, что это такое. И скажу вам следующее, что до 20 века, Армения и азербайджанцы веками жили друг с другом рядом, и история не зафиксировала ни одного более или менее такого, ну, что-то известного, во всяком случае мне, конфликта. Первый конфликт был в 1905 году. И это было тогда, когда Царская империя, она склонялась к закату. Она теряла Кавказ, и чтобы не потерять, и чтобы жители Кавказа не увлекались бы революцией, да, разожгли первый конфликт. Скажем так, тем же делом занималась и Советская империя. Когда вот сама склонялась к этому закату? Сегодняшняя Чекистская империя, как она поступит, наверное, все-таки рефлексия вещь такая серьезная. Возможно, она захочет этого. Просто сейчас весь процесс мирного урегулирования находится не только в руках России, да, все-таки там присутствуют и Соединенные Штаты Америки, там присутствует европейская страна, одна Франция, да, это Минская группа ОБСЕ, это я назвал сопредседателем вместе с Россией, и вот этот мониторинг за конфликтом, в общем-то, ведется со стороны ОБСЕ. Россия сегодня, она уже шантажирует Армению тем, что если вы посмотрите на Запад, вы не должны забывать, что у вас есть Карабахский конфликт. Она уже напрямую, скажем, устами своих экспертов, да, это просто приближенные Кремлю лица, которые озвучивают то, что Кремлю озвучивать стыдно, а им не стыдно, они это вот озвучивают. И они говорят, что да, вы не забывайте, и не забывайтесь, да, Европа вам этого не даст, то, что дадим мы, если что, если вас там, допустим, на вас нападут. Я, конечно, немножко
Nie являюсь этим таким наивным, все-таки войну начинать, если Россия... То есть я понял ваш вопрос так, будет ли Россия разжигать войну в этом случае, да? Я так думаю, что война сегодня, она не выгодна никому, в том числе и самой России по большому счету, потому что если будет, если начнется война, у нее под брюхом взорвется Северный Кавказ, аж до самой... самого устья Волги, да? И там хотя бы человек, имеющий немножко такое ниже среднего представления о демографии и еще такое начальное военное образование, он меня поймет и со мной согласится. Другое дело, еще там есть Турция, у которой свои проблемы, ей эта война тоже 1000 лет не нужна. Там есть Иран, которые тоже, в общем-то, лишнее напряжение на своей северной границе, которая, в общем-то, стабильна, ей тоже не нужны. Не говоря уже о Западе, не говоря уже о самом Азербайджане, который через 5 минут, если начнет войну, она весь свой нефтяной потенциал и фактор, политический фактор нефтяной, она за 5 минут просто разделяет. А Армении тем более не нужно. Армения просто отбросит как минимум на 20 лет назад. Это будет просто трагедия. И еще учитывая ту концентрацию оружия, которая есть на линии соприкосновения между Арменией и Азербайджаном, уже в первые 3-4 дня войны пойдет такое количество гробов в Ереване и в Баку, что режим в Баку и режим в Ереване просто политически не выдержит этого напряжения. И взорвется сам. Это все понимают отлично. Конечно, если не строят из себя непонимающих, да, вот это? Спасибо. Думаю, что нет. Drodzy Państwo, powiedziałabym takie niezłe zakończenie dyskusji pod tytułem Rosja i jej sąsiedzi. Bardzo dziękuję moim panelistom, znakomitym, bardzo dziękuję Państwu, bardzo dziękuję tłumaczom, którzy tutaj się natrudzili. I jeszcze jedno takie moje osobiste ogłoszenie, przepraszam bardzo, pana dyrektora Malickiego nie ma. Jeżeli byście Państwo byli zainteresowani, to przez następne pół godziny będę podpisywała swoją książkę o Julii Tymoszenko, która jest tutaj na korytarzu. Dziękuję bardzo.